Witam wszystkich serdecznie w sobotnim odcinku. Dzisiaj, moi drodzy, będą mróweczki. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolonii do pokazania. Rytmi do Ponera Metallica, czyli endemity z Australii, dają czadu. Jest ich strasznie dużo, ale najbardziej czadu w dzisiejszym odcinku da jednak to gniazdo ziemne. Słuchajcie, to co mesory zaczęły tutaj odwalać, to ja po prostu nie potrafię tego ogarnąć. Jak je wsadziłem do gniazda ziemnego, to naprawdę ich przyrost zwiększył się o jakieś 1000%. I mega się tym jaram, bo to znaczy, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli przełożyć te mesorki do jeszcze większego gniazda tego typu. I jeśli wszyscy są już wtajemniczeni w temat, to zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, od czego dzisiaj zaczynamy? Może zacznijmy od przedstawienia jedzenia. No więc mam tutaj resztkę sierszczy bananowych, więc to będzie białeczko. A jeśli chodzi o cukier, to mamy taką oto galaretkę. Smak, już wam powiem, ciężko powiedzieć po kolorze. Winogronko. Zobaczymy w takim razie, które mrówki będą najchętniejsze na taką galaretkę winogronową. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od mesorów, ponieważ podejrzewam, że to właśnie to gniazdo interesuje was najbardziej w dzisiejszym odcinku, więc pochwalę się, no bo jest grubo, naprawdę. Możemy zacząć od góry, to wam wyjaśnię, co tu w zasadzie jest widoczne. To już wiecie, że w tym gnieździe mrówy mają jedzenie i jakieś półtora tygodnia temu absolutnie skończyło się jedzenie stąd i w zamian mrówki po prostu wypełniły tą przestrzeń na rzeczy typu śmietnik, więc po prostu potraktowały całe to gniazdo, które było spiżarnią, jako śmietnik. I wyobraźcie sobie, że każda jedna komora była wypełniona przejedzonymi ziarnkami, więc wyrzuciłem, wsadziłem nowe, no i jak widzimy, po zaledwie półtora tygodnia połowy z tej komory już nie ma, ponieważ mrówki zrobiły sobie ucztę po prostu na arenie. Sami zobaczcie, co tu się dzieje. Podręczny spichlerz jest naprawdę strasznie duży. Wcześniej jakoś aż tak dużo tych ziaren mrówki sobie tutaj nie składowały, ale widocznie skoro zaczęły, to zapotrzebowanie jest. Jeśli chodzi o prawą część areny, to możemy zobaczyć, że mrówki sobie ją całkowicie zagospodarowały na śmietnik. Te ślady, które widzimy tutaj, takie białe na szybie, to są kupy mesorów i z tym zawsze jest problem, że jak się ma dużą kolonię, to one strasznie srają. Ja póki co aż tak dużej kolonii nie mam, natomiast już widzę, że rzeczywiście w przyszłości może być niezły Saigon. Jeśli chodzi o formikarium od dołu, czy też od boku, to prezentuje się ono tak. Jak widzimy, tu jest pierwszy tunel z poczwarkami. No i trzeba przyznać, że tych poczwarek jest naprawdę dużo. Zaraz wejdziemy oczywiście w większe makro, teraz wam tak na szybko pokazuję. Tutaj natomiast jest główna komora królewska, najczęściej to właśnie w tym miejscu gdzieś królowa sobie siedzi. Teraz jej nie widzę, ale może jak zaraz zrobimy większe makro, to gdzieś ją dostrzeżemy. No i dobra, karmimy mrówy. Jak widzimy, lewy róg areny został zagospodarowany na, można powiedzieć, takie wejścia do mrowisk. To główne wejście jest tu, ale również tu od boku, tu. I jeszcze widziałem, że jest jedno wejście. O, jeszcze jedno wejście jest tutaj. Więc widzimy, że mróweczki mają się dobrze. W takim razie wrzucamy tutaj galaretkę. No i zobaczymy, czy one będą chciały w ogóle tą galaretkę jeść, czy nie. Obok galaretki położę świerszcza bananowego i wchodzimy w makro. Jeśli chodzi o losy świerszcza, no to podejrzewam, że są one przesądzone. Zobaczcie, jak jedna robotnica go tacha z kubana. Silna jak nie wiem. Jeśli chodzi o majory, to już tu jakieś są. Nie wiem natomiast, czy przy tym gatunku będą jeszcze jakieś super majory, czyli coś większego, czy po prostu zostanie przy tych największych robotnicach, które już widzę. Czas pokaże tak naprawdę. Tutaj widzimy, że robotnica za wszelką cenę próbuje tego świerszcza gdzieś tam zaciągnąć, choćby do tej spiżarni, która tu jest. Jeśli chodzi o miodek, totalnie niewzruszone, ale mesorki nie lubią słodkiego, więc w sumie nie ma się co dziwić. No, świerszczyk na bank zostanie zjedzony. Ja widzę, że moje mesory lubią białeczko i ile im wrzucę świerszczy, tyle ich przejadają. Więc całkiem spoko. O, zobaczcie, jakie bydle się pojawiło. O kurde. Jak widzicie, na arenie panuje chaos, ale chaos panuje również w gnieździe. Mesorki są takie, że nawet jak dotykam regału i nim zatrzęsę, to momentalnie wszystkie panikują. No, widocznie te mróweczki tak mają. Natomiast fakt jest jeden niepodważalny, słuchajcie. Gniazdo ziemne u mesorów powoduje przyrost populacji taki, że to się w głowie nie mieści. Ale prawda jest też taka, że z racji, iż kolonia się rozrasta, to po prostu są większe mrówki, jest ich więcej, które są w stanie to wszystko tutaj przejeść, no nie? Więc też na pewno im większa kolonia, tym szybciej rośnie później. No widzimy, że jedna sytacha ziarenko, świerszczyk w sumie gdzieś zniknął, nie wiadomo gdzie on już jest. Galaretka totalnie nie siadła mrówką, ale oczywiście zostawię ją tutaj na noc i zobaczymy, jak będzie rozwój sytuacji wyglądał. No i tutaj mamy wrota do mrowiska, dorzucę im jeszcze świerszcza, albo nawet dwa, bo wiecie, tyle mrówek, to takim małym bananem to się nie zadowoli. Macie tutaj jeszcze. Ładne, nie? Takie mega smoliście czarne mrówy.
przepiękne. Bardzo mnie cieszy ta kolonia, wiecie? Długo startowała, bo z 2 lata, no ale tak jak mówię, jak już ją wsadziłem do gniazda ziemnego, to poleciało. Ale dobra, skoro jesteśmy na obiektywie makro, to wejdźmy tak blisko, jak to tylko możliwe. Calusieńki korytarz w larwach i w poczwarkach. Widzimy, że są larwy i małe, i duże, tak samo jak poczwarki. Są i małe, i duże. Ojejku, zobaczcie, jest jeszcze świeżo wykluty major, taki totalnie żelkowy i biały. No i tu możemy zobaczyć, że niedługo na przykład z tej poczwarki wyjdzie już robotnica, która będzie mniejsza. Natomiast ta poczwarka wydaje mi się jest jeszcze większa od tej. Więc tak naprawdę tutaj każda kasta jest na linii produkcyjnej. Ja się trochę bałem, powiem wam szczerze mówiąc, jak stosowałem tą mieszankę różnych piasków i glin w tym formikarium. Bałem się, że jak będę nawadniał to gniazdo, to glina będzie pozostawiała takie brzydkie ślady na szybie, ale na szczęście się myliłem, bo naprawdę można sobie tutaj mrówy pooglądać, no i jest na czym zawiesić oko. O, zobaczcie, przyszła robotnica ze świeżutkimi małymi larwami, które już nie są jajkami, ale jednak są larwami. A tutaj widzimy ten sam korytarz, tylko że z drugiej strony, no i sami spójrzcie. Dla mnie to jest spektakularny widok, naprawdę. Nie no, zobaczcie, jak bardzo one są poupychane, przecież ta robotnica, to ona stąd chyba nigdy nie wyjdzie. Ale się tam wcisnęła, niesamowite to jest. Tak naprawdę widzimy tu praktycznie każde stadium rozwoju mrówki, no poza jajeczkami, które siedzą gdzieś w innej komorze. Dobra, weszliśmy do totalnych granic możliwości mojego sprzętu. Larwa, którą widzimy, ma 4 mm. Także jest naprawdę bardzo malutka. A tu w rogu kadru możemy zobaczyć, że robotnica trzyma larwę jakby za, nie wiem czy tak mogę powiedzieć, ale no za głowę. Tutaj mamy białą poczwarę, która jest ściśnięta ze swoimi siostrami, które siedzą w bezruchu. No ja, zobaczcie, a tu jest taka totalna świeżynka też. No bez przerwy codziennie widzę świeże mrówy w tym formikarium. Cały czas, słuchajcie, coś się wykluwa nowego. Naprawdę, te mrówy tak się rozwijają szybciutko. I strasznie cieszy widok takiej świeżej robotnicy, nie? A ta? Ta też jest świeżutka. One zawsze jak się wyklują, to są takie zamulone przez pewien czas. Tylko siedzą i wyglądają, jakby miały kaca. I dopiero później się zabierają do roboty. A dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że no, zobaczyliśmy wszystko, co można zobaczyć, jeśli chodzi o te mesory już teraz. Prawda jest jedna, radzą sobie świetnie i to naprawdę mnie mega cieszy. O, zobaczcie, i tu jest jeszcze kolejna świeża robotnica. Bez przerwy świeże robotnice, no, ale w sumie nie ma się co dziwić. Z takim arsenałem potomstwa, no to naprawdę, tutaj bez przerwy coś się wykluwa. Bardzo mnie to cieszy. Kto tu następny czeka w kolejce? No oczywiście moje australijskie rarytasy, czyli Rytidoponera metallica. No i powiem wam, że tutaj również przyrost jest, no, satysfakcjonujący. Tutaj naprawdę arena jest wręcz wyścielona robotnicami, co mnie bardzo cieszy. A jeszcze zobaczcie, jak wygląda drugi koniec areny. Tylko zobaczcie, jak sobie super tutaj składują wszystkie puste poczwarki po wyklutych robotnicach. Także w przypadku Rytidoponera metallica to właśnie ten róg został zagospodarowany na śmietnik. Jeśli chodzi o gniazdo, to prezentuje się ono tak. Zaraz sobie tutaj oczywiście podejdziemy bliżej. Natomiast teraz, nie stresując mrówek za dużo, bo i tak już to zrobiłem w sumie, możemy im tutaj dać trochę jedzenia. Czy galaretka winogronowa dla pani z Australii będzie git, czy nie będzie git? Kurczę, strasznie się odbija światło. O, zobaczcie, już dwie robotnice podeszły i to bardzo łapczywie, więc podejrzewam, że zaraz będzie ich tutaj znacznie więcej. O ja, jest trzecia, czwarta, piąta, szósta, słuchajcie. Czy siódma będzie chciała galaretki? Też chce siódma. Dobra, jest ósma. Czy będzie dziewiąta? No, póki co. O, dawaj dziewiąta. Wchodzi i wcinaj. Dobra, zbliżamy się do nich jak nic. No tylko zobaczcie, metaliczno-zielone mrówki. Czy może być coś piękniejszego? No nie no, może być dużo piękniejszych rzeczy, aczkolwiek metaliczno-zielone mrówki jak dla mnie należą do topeczki. Są bardzo piękne, ale jeszcze trzeba pamiętać, słuchajcie, że one mają około 4 mm, więc to jest naprawdę niewiele. I te mrówki, jeśli ich nie doświetlimy w odpowiedni sposób, wyglądają na czarne, no nie? I jak znajomi do mnie przychodzą i pytają się, ej zając, a pokaż coś tam rarytasowego, nie? To ja wyciągam te mrówki i mówię, patrz, królowa kosztowała tysiaka, jak ją brałem, no nie? A on mówi, ty, ale to są zwykłe czarne mrówki. A ja mówię, nie, 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 zobacz, otwieram formikarium, przyświecam i mówię, patrz, są metaliczno-zielone. A wtedy ktoś mówi, no w sumie są, ale nic wielkiego. Także no tak już jest, że mrówki zazwyczaj naprawdę fajnie i spektakularnie wyglądają dopiero pod makro. Założę teraz turbo makro obiektyw i może uda się zbliżyć jeszcze bardziej, chociaż nie wiem, jak ja tą lufę wsadzę do pojemnika. O kurde, patrzcie, zielona głowa, jasny gwint. O, i możemy nawet zobaczyć ten, no, aparat gębowy mrówki. Chociaż fajnie było go zobaczyć od spodu, ale to się chyba nie uda. Natomiast widzimy, że mrówka sama w sobie nie tyle co żuwaczkami je,
no tylko swoim aparatem gębowym. Żuwaczki służą tylko do ewentualnego chwytania ofiary, czy też do jej rozdrabniania. Tutaj mamy kolejną piękną sztukę, która normalnie zajada, aż jej się czułki trzęsą. Strasznie fajny jest to widok. Ej, no dobra, te mrówki w naprawdę dużym zbliżeniu są piękne. Ale obłęd, co my tu widzimy? O niech to szlag, jak ta mrówa zajada i jak to w ogóle dziwnie wygląda. Powiem wam, że jestem pierwszy raz razem z wami tak blisko mrówek. Jakoś nigdy mi się nie udało ustawić tego obiektywu w odpowiedni sposób. Ej, to jest tak dziwny widok, że ja nawet nie wiem, co ja tu widzę. Zobaczcie. U tej robotnicy jakby zatrzymała się treść między żuwaczkami, a ona dalej tutaj wcina. I zobaczcie, normalnie znika ta galaretka. Ale obłęd. Jeśli chodzi o probówę królowej, to wygląda ona właśnie tak, czyli mamy tutaj raz, dwa, trzy, obecnie po czwarki, ale naprawdę bardzo dużo potomstwa, słuchajcie, jest tutaj w probówce od dołu, o, zobaczcie. Cały czas produkcja trwa, królowa najczęściej siedzi sobie na wilgotnym waciku. No natomiast nie ma się co zbytnio rozpowiadać na temat tej komory, od zwykła probówka z wodą, która działa i mrówy mają się dobrze. Rzućmy im jeszcze świerszczyka. No zobaczcie, jedna z drugą już tutaj coś ewidentnie. Tydzień nie jadły, więc ogólnie są takie, bym powiedział, lekko wygłodniałe, ale chyba raczej na białeczko dzisiaj nie ma ochoty, kiedy wleciało tyle pyszności winogronowych. U mnie na hodowli mrówy mają wolność wyboru. Jak nie chcą jednego, to niech jedzą drugie. Dobra, ziomy. To tyle, jeśli chodzi o aktualizację Rhytidoponera Metallica. Lecimy dalej. Następnie moje Camponotus nicobarensis. Jak się mają? No jak widzimy, nie mają się najlepiej. Czemu, Kuba? Co tu się wydarzyło? No więc już wam tłumaczę, słuchajcie. Stała się rzecz niefajna, ponieważ przy pewnym karmieniu, czekajcie, niech się ostrość złapie, przy jednym karmieniu ten moduł się troszkę rozkliknął, tak bardzo delikatnie, tak po prostu, no nie wiem, no niezauważalnie, nawet nie wiedziałem, że się rozkliknął i na drugi dzień uciekła mi na hodowlę prawie calusieńka kolonia. Czajcie to? Serio, uciekły prawie wszystkie mrówki, stwierdziłem, że mam to w dupie, dałem kumplowi gniazdo z królową i mówię, masz, ciesz się, ja mam już dość tych mrówek, bo bez jaj, 3 lata je hoduję i za każdym razem jakoś tak wypada, że coś z nimi idzie nie tak. W związku z tym pozbyłem się nicobarensisów, moi drodzy, i trzeba będzie tej areny użyć zamiast tej, ponieważ tutaj mamy Camponotus ligniperda, czyli największe europejskie mróweczki, ale im też nie idzie. Mam nadzieję, że ktoś z was może mi coś doradzi, bo ja nie rozumiem, co robię źle. Patrzcie, mamy piękną, dużą arenę. No jest piękna i jest duża, sami zobaczcie. Ja uważam, że naprawdę jest ładna. Wygląda po prostu jak ściółka leśna, nie? Nawet mamy czaszkę tutaj, więc naprawdę tu jest świetnie. No ale patrzcie, kolonia mi się dziesiątkuje. 2 lata temu było ich tak strasznie dużo. Wtedy dowaliłem im też jeszcze dużo poczwarek. Chyba z 200 poczwarek im kupiłem, może to pamiętacie. I po wtedy kolonia się zblokowała doszczętnie. Niby jest tu widoczne jakieś potomstwo, ale jakoś mam wrażenie, że ten rozwój kolonii totalnie się zastopował. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie stwierdzam, że tą arenę im likwidujemy, bo po prostu tych mrówek jest za mało, żeby były w tej arenie. Ja ją tworzyłem z myślą, że jak im tu dorzucę jeszcze 200 poczwarek, to wtedy się zacznie, no nie? No ale z racji, że się nie zaczęło, to musimy, słuchajcie, zamienić tą arenkę na tą. Jak to zrobimy? No musimy zacząć od takiego szybkiego aranżowania właśnie tej oto konstrukcji. Otwórzmy. Pomyślałem, że na samo dno możemy zastosować Jungle Earth po prostu jako tylko to jedno podłoże. Zobaczymy, jak to się spisze, ale podejrzewam, że to nie jest zły pomysł, bo w zasadzie podłoże dla mrówek takich niekopiących to jest sprawa drugorzędna, nie? Jak już mamy podkładkę pod fajną arenę, to musimy zająć się teraz tą, ponieważ... Ło! Prawie żem rozwalił. Prawie żem rozwalił. No bo z racji, iż ta arenka jest naprawdę przepiękna, to umieszczę tutaj niektóre rzeczy. Na pewno chciałbym czaszkę. No bo która mrówka by nie chciała czaszki u siebie w formikarium, nie? O, wypas. No i co jeszcze potrzebujemy? Na pewno probówę z wodą, bo akurat w przypadku Camponotus ligniperda jest możliwe, żeby trzymać je w suchym gnieździe, a żeby woda była na arenie. Korzonek też umieszczę. Nie chcę przeginać, wiecie, bo wiem, jak się kończy przeginanie na arenie mrówek, także potem nie widać w ogóle, czy te mrówki żyją, czy są, czy co tam. No i wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o odzysk. Jak myślicie? Możemy dać w sumie tutaj jeszcze jakiś tam wiórek mchu tutaj w róg. Wygląda ładnie w sumie. Teraz trzeba odpiąć to gniazdo i dać je tu. Zastanawiam się tylko, jakiej długości chcę rurkę, bo ta rurka jest niepotrzebnie taka długa, trzeba będzie ją ciachnąć. Długość? Właśnie nie wiem jak. Gdzieś tyle. Na oko tyle. Na oko. Majster uczył.
No i udało się, kochani. Przełożyliśmy Camponotto z Ligniperda do dużo mniejszej areny. No i nic, może odżyją, słuchajcie, te mrówy. Są wielkie i piękne. Patrzcie, królowa. Królowa to jest normalnie tobliga. Ogromne bydle. No i okej, w takim razie ja im tutaj oczywiście zostawię trochę jedzonka, ale podejrzewam, że teraz one nie będą jadły, no bo wszystkie są schowane w gnieździe, no nie? Żegnamy się z tą areną, do zobaczenia nigdy. I tak jej nie lubiłem, wkurzała mnie. Była wielka i mrówki z niej nie korzystały. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze, nie? A w tym pojemniku, pamiętacie, dam wam chwilę i niech napisze w komentarzu ten, który wiedział, co w tym pojemniku siedzi. No dobra, skoro mogę wam powiedzieć, to oczywiście siedzą tutaj diweski, tylko słuchajcie, jest problem, bo nie widać ich, nie? One są zagniazdowane w tym miejscu. Z drugiej strony czasem widać, jak siedzą w tej komorze z larwami, ale dość rzadko. Kiedyś było tak, że tutaj siedziały cały czas, a teraz siedzą tam pomiędzy, tak w korzeniu. No i co? Trochę ich łazi. Tutaj widzimy, że jedna robotnica sobie pije z poidełka, ale nie jarają mnie te mrówy jakoś specjalnie, powiem wam, także, no bo jak nawet nie mam ich jak nagrać, no to co ja mam z nimi robić? Co nie zmienia faktu, że robotnica takiego świerszczyka sobie nie przygarnie, patrzcie. No, atakuj. Bierz go. Jest twój. Puszczam. Proszę bardzo. Świerszcz został właśnie złapany. Czownik jest fajny, że w sumie nie panikują jakoś specjalnie i nawet biorą świerszcza z ręki. Można powiedzieć, że z ręki. Jeśli chodzi o galaretkę, to ja diwieską zawsze daję dużo tej galaretki, bo one po prostu za nią wręcz szaleją. Jak widzimy, uczta się właśnie zaczęła. Trochę ta galaretka wygląda jak takiego dziwnego koloru mięso, no nie? Kurde, no, tak wygląda. Ale pachnie winogronkiem. Mrówy, jak widzimy, przynajmniej dwieski też lubią cukier, więc jak najbardziej one się zadowolą taką galaretką. Galaretką karmię bardzo, bardzo okazjonalnie, nie wiem, raz na 3 miesiące, a na ogół dostają różne rodzaje miotków. No ale zobaczcie, że źle u mnie te robotnice nie mają. Grube tak, że głowa mała, zaraz pękną chyba. Wszystkie zaczęły sobie zajadać. Ja tu mam chyba w ogóle w tej kolonii dwie królowe, ale nie pamiętam. Bo serio, jak one się zaczęły zadomawiać tam i tworzyć sobie swój obszęt, no to, że się tak wyrażę kolokwialnie, całą wizję szlak trafił. Myślę w ogóle o tym, żeby im zrobić większy pojemnik, tylko w ogóle nie mam wizji na niego. Także jak już wpadnę na jakiś fajny pomysł, jak im zaaranżować formikarium, to to zrobię. No póki co siedzą biedaczki właśnie w takim pojemniku, chociaż czy biedaczki? Ciężko powiedzieć. Mają wszystko, czego potrzeba do szczęścia. Dobra, kochani, to były Polychrachis dives z Azji Południowo-Wschodniej, a teraz przechodzimy do naszych rodzimych, pięknych, wielkich i agresywnych czerwonych mróweczek. Mowa tutaj oczywiście o wścieklicy, a konkretniej o Manica rubida. Jeśli chodzi o to formikarium, to mam trochę problem, bo dużo tych mrówek się tu zrobiło. Jak je otwieram, to uciekają, a to są czerwone mrówy. Widzimy starą probówę, w której woda się już skończyła. Możemy ją wyjąć, bo kolonia się przeniosła do nowej probówy. Zanim wszystko, to wjeżdża galaretka, żeby się czymś zajęły i tak nie uciekały. No proszę, proszę, zobaczcie, jak się czerwone mrówy dostały do słodkiego. Co śmieszne, na przykład moje Manica rubida nie lubią miodu i jakoś tak bardzo ospale podchodzą do tematu, a tymczasem jednak jak rzucą galaretkę, no to warto ją skonsumować, nie? W międzyczasie, jak mrówki sobie jedzą, możemy zobaczyć, co się dzieje w gnieździe, pod warunkiem, że nam się to uda w ogóle dostrzec. Ja teraz zdejmę folię, no i liczmy na to, że nie rozwścieczę tych wścieklic. Ja chcę tylko tak troszkę otworzyć. No i tutaj, słuchajcie, jest jakaś cholernie wielka robotnica, ta na pierwszym planie, widzicie ją? Jest świeżo wykluta, ale jest naprawdę wielka. Wow, w porównaniu do reszty? O kurde. U Manica rubida nie występuje podział na kasty, natomiast robotnicy mogą się różnić między sobą wielkością. Podejrzewam, że po prostu im starsza kolonia, tym większe robotnice. Ty no, ale to jest mutant. Przecież jest ogromna w porównaniu do reszty. Ja nie mogę. Ciekawe, gdzie królowa siedzi. Ona pewnie siedzi gdzieś tam pod tym wacikiem, bo lubi być taka totalnie skitrana. No i tam też pod spodem jest taki turbo pakiet jaj i larw. I tutaj wszystko działa jak należy, więc spoko. Jeśli chodzi o jedzonko, to dziewczyny... O chłopie! Myślę, że musimy zapiąć najmocniejszy sprzęt i zobaczyć, jak Manica rubida wygląda totalnie z bliska. Ależ sobie zajadają w najlepsze, nie? Kurczę, strasznie fajna jest ta galaretka, bo mrówka może na nią wejść, no nie? A jak dasz dużo miodu, to jest duża możliwość, że te robotnice się potopią po prostu. A tymczasem taka galaretka rzeczywiście jest chyba dla tych mrówek totalnie wygodna. Zobaczcie tylko, jak ona się wgryza w tą galaretkę, ale fantastycznie. Strasznie mi się podoba ten stylik. Bardzo ładnie wygląda, naprawdę. Taka totalnie posegmentowana mrówa. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda, że u Ryti do Ponera, jak one jadły, to sobie całe żuwaczki jakby rozwierały, no nie? A u Manica rubida to wygląda, jakby one w ogóle nie jadły, tylko siedziały i sobie czułkami macały tą galaretkę. No a w istocie one jedzą, tylko po prostu sobie tych żuwaczek aż tak nie rozwarły, jak Ryti do Ponera.
Dobra, kochani, będziemy kończyć, ponieważ zaktualizowaliśmy wszystkie mróweczki, jakie mam. Mam nadzieję, że film się spodobał. Dajcie również znać, co myślicie o karmieniu galaretką, bo w sumie możemy karmić na odcinkach mrówki galaretką, także jak będzie dużo łapek w górę, to będzie więcej galaretki, pod warunkiem oczywiście, że taki galaretkowy odcinek Wam się spodobał. Także, moi drodzy, nie krępujcie się, tylko wyrażajcie swoją opinię w komentarzach. To tyle, trzymajcie się i do zobaczenia już w środę. Hej!